Dzięki zwycięstwu nad Niemcami Związek Sowiecki stał się jednym z dwóch supermocarstw, które decydowały o kształcie powojennego świata. Jego obszar powiększył się o wschodnie tereny Rzeczypospolitej, Litwę, Łotwę, Estonię, Ruś Zakarpacką oraz Besarabię. Natomiast w strefie jego wpływów znalazły się Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria oraz NRD. Na zajętych terenach prowadzono intensywną sowietyzację, wysiedlając lokalną ludność w głąb Związku Sowieckiego, a na jej miejsce sprowadzając rosyjskich osadników. Zwycięstwo nad Niemcami zostało osiągnięte jednak ogromnym kosztem. W wyniku działań wojennych zginęło według maksymalnych obliczeń nawet 42 miliony obywateli Związku Sowieckiego na 168 milionów ludności tego kraju w 1939 roku. Zniszczeniu uległy ogromne połacie kraju, a na dodatek tuż po zakończeniu wojny uderzyły w kraj dodatkowe represje i terror. Dotyczyły one szczególnie tych terenów, które znalazły się pod okupacją niemiecką, gdzie oskarżano ludzi o współpracę z III Rzeszą. Był to czas, gdzie duże znaczenie w kręgach władzy sowieckiej zyskał Andrzej Żdanow, stąd moment ten określano mianem Żdanowczyzny. Równocześnie mimo głoszenia haseł pokojowych Stalin przygotowywał Związek Sowiecki do kolejnej wojny światowej, w której przeciwnikiem miały być wrogie ideologicznie państwa zachodnie. Inwestycje w armię i przemysł zbrojeniowy odbywały się kosztem produkcji cywilnej, co przekładało się na zdecydowanie mniejszy poziom życia w krajach bloku sowieckiego niż w odbudowujących się po II wojnie państwach zachodniej Europy. Kraje zależne od Związku Sowieckiego określano mianem państw demokracji ludowej. Wprowadzano w nich zmiany na wzór sowiecki. Partie komunistyczne miały całkowitą władzę, przeprowadzano w nich nacjonalizację przemysłu i handlu oraz kolektywizację rolnictwa. Intensywnie prowadzono politykę ateizacji społeczeństwa, czyli szerzenia poglądu, że Bóg nie istnieje. We wszystkich państwach bloku rozprawiono się siłowo z opozycją. Aby silniej związać te kraje gospodarczo z Związkiem Sowieckim, w 1949 roku powołano Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w ramach której planowano rozwój gospodarek poszczególnych krajów oraz współpracę naukową. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin. Wewnątrz partii rozpoczęła się walka o władzę. Początkowo przewagę zdobył Ławrenti Beria, szef tajnych służb. Rozpoczął on szereg działań wskazujących na odejście od polityki terroru oraz normalizacji stosunków z Zachodem. Te działania doprowadziły do odsunięcia go od władzy, którą przejął Nikita Chruszczow. Beria został skazany na śmierć, ale nowy władca Kremla kontynuował w pewnym zakresie politykę swojego poprzednika, utrzymując łagodzenie politycznego kursu. Symbolem tej zmiany stał się 20. zjazd Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Moskwie. W oficjalnym przemówieniu Chruszczow skrytykował kult jednostki panujący w czasach Stalina. W nocy z 23 na 24 lutego 1956 roku w tajnym referacie skierowanym tylko do członków zjazdu Chruszczow posunął się jeszcze dalej, poddając cały okres rządów Stalina druzgocącej krytyce, wskazując między innymi na popełnione przez niego zbrodnie. Wystąpienie to rozpoczęło proces destalinizacji zarówno w Związku Sowieckim, jak i w krajach bloku socjalistycznego. Na Zachodzie Chruszczowa zaczęto postrzegać jako zwolennika odprężenia w stosunkach międzynarodowych oraz zwolennika reform. Referat Chruszczowa rozpoczął odwilż, czyli proces łagodzenia polityki władz w państwach komunistycznych. Ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych, prowadzono rehabilitację wcześniej skazanych oraz złagodzono cenzurę. Ograniczono częściowo produkcję zbrojeniową, zwiększając dostawy produktów na rynek cywilny, co poprawiło jakość życia obywateli. Równocześnie postawiono na odprężenie w stosunkach międzynarodowych. Chruszczow doprowadził do zakończenia konfliktu w Korei, zawarł porozumienie z Jugosławią oraz zwolnił niemieckich jeńców wojennych. W 1955 roku podpisał również traktat pokojowy z Austrią, której narzucono neutralność, ale wycofano z jej terenu wojska sowieckie. Śmierć Stalina była sygnałem dla reformatorów w krajach bloku socjalistycznego. Najgłębsze zmiany rozpoczęły się na Węgrzech. W 1953 roku premierem został Imre Nagy, który rozpoczął szereg reform wprowadzających Węgry na drogę zmian demokratycznych i ograniczenia interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Na skutek tarć wewnątrz partii Nagy traci w 1955 roku władzę i zostaje usunięty z partii. Sygnałem świadczącym o tym, że Związek Sowiecki nie zrezygnuje z dominującej pozycji nad krajami środkowo-wschodniej Europy, było powstanie 14 maja 1955 roku Układu Warszawskiego, czyli sojuszu państw z bloku demokracji ludowej. W jego skład weszły Związek Sowiecki, Polska,
NRD, Węgry, Bułgaria, Czechosłowacja oraz Albania. Od tego momentu armie poszczególnych państw podporządkowane były dowództwu układu, gdzie ster dowodzenia spoczywał zawsze w rękach sowieckich generałów. Mimo formalnie obronnego charakteru, Układ Warszawski koncentrował się na planowaniu operacji agresywnych względem NATO. Tymczasem na Węgrzech usunięcie Nodziego i rezygnacja partii komunistycznej z kursu reform doprowadziło do wystąpień na Węgrzech. 23 października 1956 roku w Budapeszcie zorganizowano manifestację, która była wyrazem poparcia do tego, co działo się wtedy w Polsce. Doszło do starć z milicją i wojskiem sowieckim. Komuniści próbujący ratować sytuację przywrócili na urząd premiera Imre Nagyego. Tymczasem walki w Budapeszcie doprowadziły do wyparcia z miasta oddziałów sowieckich. To spowodowało, że Nagy, licząc na wsparcie Zachodu, podjął decyzję o stworzeniu rządu koalicyjnego, w skład którego weszli również politycy spoza obozu komunistycznego. Równocześnie nowy premier podjął decyzję o demokratyzacji kraju i wystąpieniu z Układu Warszawskiego. Zwrócił się również do NATO z prośbą o nadanie Węgrom statusu państwa neutralnego. Wydarzenia na Węgrzech wywołały błyskawiczną reakcję Chruszczowa. Wyjście jednego kraju z bloku komunistycznego mogło dać początek rozpadu całej struktury. Dlatego też Moskwa doprowadziła do powołania nowego, podległego sobie rządu, a 4 listopada 1956 roku na Węgry wkroczyła armia sowiecka. Budapeszt padł 10 listopada. W walkach zginęło około 2,5 tysiące Węgrów, 20 tysięcy zostało aresztowanych bądź internowanych, a 200 tysięcy opuściło kraj. Imre Nagy, który schronił się na terenie ambasady Jugosławii, został z niej podstępem wywabiony, a następnie oskarżony i skazany na wyrok śmierci, który wykonano 16 czerwca 1956 roku. Wydarzenia węgierskie stanowiły koniec sowieckiej polityki odprężenia. Bierność Zachodu względem Węgier Chruszczow postrzegał jako przejaw słabości. Dlatego postawił na strategię zastraszania społeczeństw zachodnich demonstracją polsowieckiej potęgi militarnej. Symbolicznym końcem epoki odprężenia i początkiem kolejnego etapu rywalizacji stało się zestrzelenie 1 maja 1960 roku amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2, który wykonywał misję nad terenami Związku Sowieckiego.